Cześć Stonersi! Dzisiaj mamy dla Was film o tym, jakie schorzenia lub choroby kwalifikują Was do tego, żeby leczyć się medyczną marihuaną. Odpowiadamy na to pytanie, dlatego że ono się pojawia bardzo często w naszych wiadomościach i wiele osób traktuje to jako coś prawie niemożliwego. Wiecie, że wyprawa po receptę to jest taki poważny challenge, a okazuje się, że w praktyce jest to bardzo łatwe i dzisiaj Wam powiemy po prostu, na co lekarz może przepisać receptę. Zapraszamy! Przede wszystkim musicie wiedzieć, że nie istnieje żaden wykaz chorób czy schorzeń, które kwalifikują Was do leczenia medyczną marihuaną. O tym przede wszystkim decyduje lekarz wraz ze swoim pacjentem. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że pacjent jest pełnoletni. Jeśli nie jest, no to wiadomo, że lekarz wraz z jego rodzicami. Oczywiście istnieją pewne przeciwwskazania do takiej terapii, ale o tym powiemy Wam w dalszej części tego filmu. Podstawą do tego, żeby stwierdzić, czy dany przypadek kwalifikuje się do leczenia medyczną marihuaną, jest układ endokannabinoidowy. To jest bardzo proste, bo słuchajcie, układ endokannabinoidowy mają wszystkie ssaki. My również mamy układ endokannabinoidowy, który odpowiada za regulację wewnętrzną naszego organizmu. To jest tak zwana sieć nadrzędna do regulacji homeostazy, czyli pilnuje w takim dużym skrócie, żeby nasze pozostałe układy się nie posypały, ponieważ też układ endokannabinoidowy ma receptory rozsiane po całym ciele i we wszystkich innych układach. Wliczając to układ nerwowy, układ odpornościowy, układ trawienny i układ hormonalny. Zaburzenie funkcjonowania układu endokannabinoidowego skutkuje zaburzeniem równowagi pomiędzy pozostałymi układami. Czyli na przykład, jeżeli Wasz układ endokannabinoidowy ma niedobory, to w tym momencie może to kłaść cień na funkcjonowanie układu nerwowego. Z kolei późniejsza dysfunkcja układu nerwowego może przyczynić się do powstawania efektu domina i tak mogą się też tworzyć wszelkie różnego rodzaju zaburzenia, schorzenia i choroby. Jest nawet taki termin, który nazywa się kliniczny niedobór endokannabinoidów i są teorie, że właśnie ten niedobór jest przyczyną powstawania migrenowych bólów głowy, cukrzycy typu pierwszego, fibromialgii, zespołu jelita drażliwego, czy chociażby zaostrzonego PTSD. Mamy też dużo badań, które pokazują, że kanabinoidy, ale też cała roślina lub też przetwory z niej będą pomocne w leczeniu całego szeregu schorzeń i chorób. Także wyposażeni w takie badania możecie wybrać się po prostu do swojego lekarza prowadzącego, no i w ten sposób przekonać po prostu go o rozpoczęciu terapii medyczną marihuaną. Lekarz może Wam przypisać medyczną marihuanę na choroby neurologiczne, psychiatryczne, bólowe, reumatologiczne, gastrologiczne, onkologiczne, urologiczne i na choroby skórne, ale też na inne takie jak bezsenność, otyłość, czy na przykład HIV czy AIDS. Pełną listę schorzeń i chorób, które właśnie kwalifikują się do takiej terapii, znajdziecie u nas na stronie internetowej i link znajdziecie w opisie tego filmu na dole. Jeśli chodzi o wspomniane wcześniej przeciwwskazania, to do takich należą m.in. ciąża i karmienie piersią, dlatego że tutaj nie ma wystarczających badań, żeby albo zdecydowanie odradzić, albo zdecydowanie doradzić, więc wiadomo, trzymamy się tej strony bezpiecznej, bardziej zachowawczej. Drugim takim przypadkiem są też schorzenia i choroby psychiczne, niektóre. Na przykład schizofrenia, ponieważ tutaj to jest kwestia bardzo indywidualna. Tu właściwie lekarz powinien stwierdzić, czy na przykład zupełnie sobie odpuścić to THC, czy powiedzmy spróbować jakiejś kombinacji z większym stężeniem CBD, żeby bardziej balansować te psychoaktywne efekty. No i wiadomo, jeszcze jest alergia na zioło. Jest to bardzo rzadkie, ale są badania, tak, które sugerują, że to się może zdarzać. Jak się jest nieletnim, to tutaj też lekarz wspólnie z rodzicem decyduje, bo no w wielu przypadkach medyczna marihuana może pomóc, ale wiadomo, jak to jest z młodym organizmem, rozwijającym się mózgiem. No i niektórzy są też bardziej podatni na formowanie uzależnień behawioralnych, więc tutaj najpierw trzeba ogarnąć, czy ktoś ma odpowiednio wyrobiony mechanizm samokontroli. No i tak jak mówimy, lekarz przede wszystkim powinien podjąć ostateczną decyzję. To już wszystko, jeżeli chodzi o temat, na co lekarz może przepisać receptę na medyczną marihuanę. Ale często nas pytacie o to, jakiego lekarza lub jaką klinikę polecamy, jeżeli chodzi o zdobycie takiej recepty. No i my współpracujemy z Pomorskim Centrum Marihuany Leczniczej. To jest klinika, co prawda, z Trójmiasta, ale mają tam też wizyty online, także nie musicie być tam osobiście w Trójmieście, możecie to zrobić też zdalnie. Na pierwszą wizytę z kodem STONERSHEF macie 20% rabatu. Natomiast jeżeli chcecie się przekonać, upewnić, czy Wasz przypadek na pewno kwalifikuje się do wystawienia recepty na medyczną marihuanę, to w PCML jest też opcja darmowej konsultacji kwalifikacyjnej. Na dziś to już wszystko. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się ten film podobał i czy nasze wskazówki okazały się przydatne. A jak już jesteście pacjentami, to napiszcie nam w komentarzu: jestem pacjentem. O!
a przede wszystkim subskrybujcie nas, pamiętajcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco ze wszystkimi naszymi filmami, dajcie łapkę w górę, jak Wam się podobało i śledźcie nas na Instagramie. Tutaj Wam się wyświetli nazwa. Tam jesteśmy codziennie i co robimy? Dajemy znać, jak nam się jara pod palmą. Tak, głównie tak. Pa, pa, do następnego. Cześć.